Siema, jestem Marek i w ramach Przeprosin Stronę Karła postanowiliśmy zorganizować jakby zrzutkę pieniędzy i udało się uzbierać na prawdziwy samochód dla Karła. Jest to zwykły samochód, tylko że powiększony. I powiedz coś więcej. Cabrio. To jest Mercedes, mogę powiedzieć jaki? No może. 129 Cabrio. Nikt nie wie o co chodzi, ja też nie wiem. Jest petarda, widziałem osobiście. Ale jest to Mercedes i to nie jest jakaś zabaweczka z elektrycznym silnikiem, tylko to jest po prostu pełnoprawny samochód, który ma skrzynię biegów. Co ma? Silnik spalinowy. No dokładnie. Manual. Gaz, tak. Hamulec, manualną skrzynię biegów, nie? I wsteczny bieg. Także zapraszamy Państwa do oglądania i zaproponuję Maćkowi, żeby po prostu pojeździł tym samochodem. W przyszłości myślę, że też da radę zorganizować film 24 godziny w tym samochodzie, ale drodzy Państwo, jest to naprawdę pełnoprawny samochód, tylko że w pomniejszonej wersji jest zarejestrowany również. Także zwykły samochód, tylko że mały. Specjalny dla Karła, dlatego ten film musiał koniecznie powstać. I nie jest to również tania zabawka, bo trzeba za to zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych. To co? No mi się wydaje, że tak, dzwonił przecież. Siema, ty o, nadal w worku? Siemanko chłopaki, siema maulacik. I co, na silniku przyjechałeś, czy tylko tak no ja. Przybrałeś go? A ty co, nadal w worku jesteś? Tak, 500, 5 litrów, specjalnie dla Karła przywiozłem. A dużo pali, bo nie wiemy, czy to warto tankować. Nie wiem, z 12, 15, co to jest? 500, 500, czyli? 5 litrów benzyna, specjalnie dla Karła. To jest dobry, jasne. To żeby się każdy nie zabił, no. No co ty? Stary. To ile to tak naprawdę ma ten silnik? Gdzie jest w ogóle silnik? Silnik jest z tyłu, zobacz sobie. I to jest oryginalny tak, tylko że staruszek. To jest niemiecki. Ale ojciec, powiem ci, że to jest to samo, co to, nie? Zgodzicie się? To jest ten sam rodzaj samochodu. To też jest zabytek, bo to jest stare. Ile ma lat? 30. Aha, to jest niezłe. No to młodszy troszeczkę. I jaki to jest model dokładnie? To jest SL129, tym jeździł mały kamuś. To jest po nim auto. Jeszcze raz kamerzysta. Silnik. Silnik. Możemy go zapalić? Jasne. Czy nic nie stuka, nie? No. A nie ma napisane ile najechane? No gdzieś z milion kilometrów może mieć. Widziałeś? Ja pierdziele! Widziałeś? Ty! On ma skrzynię biegów? Ma skrzynię biegów. Ile ma biegów do przodu? Ile ma biegów? Do przodu, ile ma? Dwa biegi ma do przodu, wsteczny, sprzęgło, obsługa jak w normalnym samochodzie, także musicie mu pokazać to. Dobra, to weź ten, to by wysiądź. No ja mogę, chyba. No sprawdź, bo żebyśmy nie kupili w ciemno czegoś. I co, myślisz, że sobie normalnie poradzi? Tak, myślę, że... Po ulicach można. Jedynie to nie wiem, czy sobie poradzi z fankami, bo na pewno będą na niego leciały. A to Niemiec można jeździć teraz? No jasne, stary. Kurde, szkoda, że on taki trochę poobijany. Nieważne. Ale takiego no nigdzie nie dostanie, spalinowego. No raczej nie. Bo teraz to ogólnie wszystkie elektryki są. Zobacz. I co, normalnie sprzęgło jest i jedzie? No widziałeś? Zobacz. Ma nawet o cholera. Tylko porozwalane trochę, to trzeba będzie cenę opuścić. Ważne, wiesz jak to jeździł mało lat, no teraz mi nie jest już potrzebne, niech jeździ Kazuk. Gdzie w ogóle Kazuk, zawołaj go. No właśnie, chcemy mu niespodziankę zrobić, tylko wiesz, chcieliśmy sprawdzić, czy to w ogóle jest sens. Brawo! Nie, to musimy wziąć. Co sądzicie? Bo on trochę pieniędzy za to chce, nie? Bo to jest oryginał. Dobra, gaś to. I co uważasz, jak się jeździ? No to jest petarda. Będzie zadowolony? Prawie jak Lambo. Wiesz, jaki będzie kręcił na to panienki? Zobacz, drugie miejsce ma. Problem jest tylko, wiesz, z tymi ryskami i tak dalej, to ale będziemy to zrobi. Będziemy opuszczać auto, cenę, nie? Detailing. Tak, tutaj te nie ma światła. Elektryka, jest... rozumiem, działa wszystko, tak? Tak, tego światła nie ma, żeby były lepsze opory. A klima chodzi? Ile pali? No gdzieś 10, 12 może palić, bo to 500, nie? No jeszcze raz pokaż mi silniczek, jest petarda. Hamulce są, ale stare, to do wymiany zaraz będą. Ale nie, to czoło. Tu rozumiem, tak? Że paliwo wlewasz, tak? Tak. I odpalasz z tego. Tak. No to jest petarda. Ojciec, chodź na chwilę, pogadamy. Patrz, jak on zapytał. Poczekaj chwilę na nas. Dam mu jako prezent, czy jak? No. Teraz mu damy i ale nagramy. Jakby są? No po prostu. Tak, normalnie? No tak w ramach przeprosin za Wiktorię. Dobra. No, tylko wiesz co, ja bym tak ściągnął 3000 sceny. Ja udam nawet czwórkę. Szachmat. Cztery obniżysz? Tak. To idzie z nim gadać, a ja idę Maćka wołać. Dobra, to ty idź i gadać, ja zagadam. Tylko minimum 3000 opuścić trzeba. Ja jak nie, no to nie ma sensu, to lepiej kupić. Nie, dogadać. Lepiej samemu zrobić. Idź gadać z Maćkiem, idę zagadać. I co, i od razu piszecie umowę, tak? Ja już będę pisał umowę. Dobra, zajebiście. Tak się. A Maćka zarejestrujemy czy na kogo? Nie, na cię. Nie wiem jak chcesz. No dobra. Ale za Maćka się nie podpiszesz. Dobra, także wszystko jest na dobrej drodze. Teraz idziemy po Karła. Ojciec tam dopełnia wszelkie formalności. Bierzemy właśnie ten pojazd, ale jest zajebisty. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Pamiętam jak kupiłem kiedyś Karłowi takiego McLarena, ale to jest w cholerę lepsze. Dobra, także minęło pół godziny. Oni już tam mają wszystko podpisane i teraz samochodzik jest nasz. Teraz wystarczy iść po Maćka i po prostu mu to pokazać i czekać, aż przetestuje ten samochodzik. Żałku, chcesz niespodziankę? Jaką?
mamy coś zajebistego. Petardę. Mamy? No dla ciebie. Ja i ojciec. A co macie? No chcesz zobaczyć? No. No nie widziałeś nigdy czegoś. Nie widziałem. A jesteś zły za Wiktorię? Jestem cały czas zły. A po tej niespodziance wiesz, że nie będzie zły? Będę. Nie będziesz? Będę. Załóż się ze mną, nie będziesz. O co się zakładamy? O Wiktorię. Ale jako Wiktorię? No twoją dziewczynę. Dobra, nieważne. Niespodzianka jest zajebista. Chodź. Tylko przygotuj się na to, tak? Pobierz kurtkę. Nie mam kurtki. No dobra, trudno. Po co mi kurtka? No bo cię przewieje. Zimno jest na dworze. Co to jest? No zobaczę zaraz. Mam umowę kupna sprzedaży. O, pijamy. Umowa kupna sprzedaży? Tak. Macieju, słuchaj, ten samochód jest twój. W cabrio. Chodź. Tylko to nie jest elektryk, to jest normalnie na benzynę. Na benzynę masz skrzynię biegów, wszystko masz. Zobacz, tutaj lejesz sobie benzynę. Można nim po ulicach jeździć, także bez problemu. Nie wiem, co masz nim jechać. Idealna długość na twoje nogi. Do Berlina się jedzie 3 godziny, nieźle. Co, podoba się czy nie? No petarda. Podoba się? Co, testujesz? Ja już kupiłem go i tak. Wy to kupiliście? Kupiliśmy, umowę z kontrą. Na ciebie. No, podpisałem się na ciebie, Mateusz. I żarka przytul go i powiedz dziękuję. No dawaj. No! Jezu, jaki szczęśliwy karzeł! Która jest twoja dokumenta? Co? Jezu. To od nas prezent, na spółę. Co, już jest zły? Nie. To słuchaj, to teraz instrukcja obsługi. Mamy tutaj przede wszystkim kamerę. Możesz sobie nagrywać swoją jazdę cały czas. I zapalam go. Tu nawet ręczny jest. Wszystko jest. Wszystko co chcesz. Patrz, lewa sprzęgło, środek hamulec, prawa gaz. Idź przetestować, zobaczyć czy w ogóle potrafisz tym jeździć. Tutaj jedynka, na dół masz dwójkę. O. Widziałeś jaki prezent zajebisty mamy dla niego? No. Normalnie jeździ. Ale nie pal sprzęgła! Chyba prezent udany. Niech się przejedzie. Podoba ci się? Teraz ją przywiezie. A później jakąś lepszą trasę zrobimy, co? No jedziemy w trasę normalnie. Trzeba się gdzieś przejechać, przetestować. Będziemy go testować ostro. Wracaj tam zaraz! Dobra Maciek, i co umiesz jeździć? Luz! Sprzęgło? Sprzęgło? No, musisz się nauczyć ogólnie odpalać to. Ciężko się tym jeździ. Słuchaj, jedziemy w trasę? Jaką trasę ty chcesz jechać? No kurde. Weź potrzymaj mi to. Może Karolinę podwieziesz. Chcesz Karolinę z nim jechać? Może z Wiktorią na przejażdżkę jechać. Kurde. Musisz zjechać. Weź tam zjedź. Dobra, to co Karolinka? Daj torby. Ja mam jechać? No a kto? Ale ja się boję. Dawaj. Nie, on dobrze jeździ. On umie jeździć. Myślisz? Pamiętaj, startujesz na jedynce, później dwójka. A to się nie załamie? Trzymaj kamerę. Trzeba dwójkę wbijać. A jesteś pewny? No, troszeczkę pociągniesz go na jedynce, potem dwójka. Szybko dwójka. Naprawdę mam wsiadać? Siadaj, siadaj Karolina, pewnie. Dobra, odpalaj i jedźcie. O Boże, jeszcze ktoś na nas na czołówkę najeżdża. Kierowcę. O kurde. To jest moc, ale to ma nawet przyspieszenie. Dwójkę, o tak, jedzie. O kurde, ale to ma powera. Ale fajnie, gdzie jedziemy? To jest świetne. Karolina, to gdzie co? Jedziemy? Na jakiegoś drive'a, co? Świetnie, zajebiste. To jest serio sztos. Auto za nami. Kurde, jest to jak normalne auto. Co on robi? O kurde. Zgasną, bo pan wystanął na środku postanowił. Oho, no spoko. Co się tam stało u was? Co? No tutaj pan jakiś kurczę postanowił na środku sobie nie, stanąć. No, tak. Dobra, jedziecie dalej. Później ja jeszcze chcę przetestować. Jedyneczka. O Jezu, ale to ma powera. Ale jasno. Od dzisiaj tylko tym małym wariatem będziemy jeździć. Palić Jaguar. Tylko to! Jak się ludzie patrzą! To bardziej skupia spojrzenia niż lampo! Jeszcze to ciekawe, jestem teraz reakcji tak na drive. To tak normalnie ruszy? Bez problemu? Co? To będzie normalnie ruszy? Trzeba go chyba odpalić jeszcze raz. Dobra, damy radę. Czekaj, ja go odpalę. No, tylko jak to się otwiera? Ja nie wiem. Czemu to jest? Co tu się dzieje? Czemu to nie chce? Kurde. Ja wiem czemu, bo ja go na biegu chciałem odpalić. A no. Ciężko się tym jeździ, bardzo. Chyba jak normalnym autem, słyszałam. Co? Jak normalnym autem. Tak, chyba. Jak normalny. Co jest w maku? No ja chyba lody tylko. Wiesz, że ja zawsze. No ja sobie szejka wezmę. Ja jestem ciekawa najbardziej reakcji tych eksponentów. Ale to miało być
Teo. Dzień dobry. Dzień dobry. Poprosimy tak, jakie ty chcesz lody? No lody po prostu. Jakie? Jakie? Z KitKatem, o. Lody tam są McFlurry z KitKatem. No może być. Tak. Jezu, ja nie wiem. Czekolada chyba. Czekolada. Chłopiek nas nagrywa. Dużego szejka truskawkowego. Tak. No wszyscy się na naszą furę patrzą, jest takie widowisko, że przyjechali, patrz, tam się gapią, tam chłopak też się gapi. A widzisz co, widzisz czym my jedziemy? Mercedes! No, to jest klasa, nie tam jakieś Audi, Kia, czy tam jakieś inne. Z chęcią bym się wepchnął do kolejki, ale boję się, że w coś w... O patrz, sąsiad nawet. Sąsiad na motorze. Ty, sąsiad! Sąsiad ma mini motor! Ale my mamy lepsze. Nie no, to jest... Mercedes. Mercedes, to jest klasa, was. Patrz, sąsiad jedzie tutaj! Jezu! Siema sąsiad! On chce się zemścić za tamtą noc! Ty chcesz się ścigać? No, z moim Mercedesem. Nie, miałem bólu. Ale to jest taki karlęcy. Czym ty żeś w ogóle przyjechał? Sorry. Kupiłem teraz. Powiem ci, popierdziela fajnie. Nasz no. Jest lepszy. Ale tak. Ciebie nie przyjmą na McDrive'a. Nie przyjmą. Nie przyjmą. Dobra, lepiej w pracę. Siemałem. Podjeżdżamy pod kolejne okienko. Dzień dobry, jak się panu podoba nasza fura, nasz Mercedes piękny? Ty! Ej! Ja miałam zapłacić! O co tu chodzi? Wyjdź i zapłać, szybko. Czekaj. Dobrze, teraz mogę płacić. A podoba się panu nasz Mercedes? Bardzo piękny. To się bardzo cieszymy. No, taka fura to jest klasa. Polecam też sobie taką sprawdzić. Czekaj, muszę go zawrócić. Uuu, jedzenie. Dziękujemy bardzo. No ale no, Marek, no weź! 22.30. A mogę jeszcze pojeździć? No ale było świetnie! O której wyjechaliście? No kurde, Marek, przecież to jest świetna zabawka! O której wyjechaliście? No i pojeździliśmy sobie, co ci przeszkadza? Gdzie byliście? No tu mogę jechać dalej, jak chcesz. Dostałeś samochodzik, ale nie będziesz w takiej sytuacji, że ty cały czas jeździsz. No ale to po co mi ten samochód? No przecież ja też chciałbym zobaczyć, jak to działa. No to ojciec chodź. Też by chciał zobaczyć. To ja cię mogę przewieźć. No to mnie przewieźć. No to odpal. Ja chciałem wiesz, gdzie z tobą jechać. Gdzie? No. Jezu! Poczekaj, bieg mam! No. Dobra, daj mnie to. To teraz mam nadzieję, że pokażesz, jak ty jeździsz. O! Radzisz sobie? Ciemno tu trochę. No co teraz robimy wstecznie, tak? Maciek. Ostrożnie. Patrz, co się dzieje na ulicy. No, jedyneczka do przodu. Dawaj, dawaj. Ostrożniej musisz puszczać. Ostrożnie na zakrętach. I co macie? Myślę, że na jakiejś dziewczyny jedziemy. Co? Na jakiejś dziewczyny jedziemy. Ale to zapierdziela! Ty się zabijesz na tym. Jedź do co? Maciek! Maciek! Nie! Nie! Zaraz kasujesz jak i ciągną! Maciek! Maciek! Poczekaj chwilę! Jak ty nawet prawa jazdy nie masz! To dopiero zdaję! Ale co do końca idziesz? Patrz! Co ty robisz? No co? Na jakiejś dziewczyny jedziemy? Dokąd? Ja bym to jeszcze zatankował. Tutaj jest stacja. Ostrożnie jeździ, proszę, proszę, bo się zabijesz. Ale kurde, powiem wam, że jazda tym to jest po prostu coś pięknego, coś nie do opisania. Dobra, gasimy. O, dobra, lej benzynę. I co, zalane? Już? No już pod kurek. Zajebiście. To teraz zakręcić, zapłacić i uciekamy. Dobra. Elegancko. I co? Myślę, że w jakąś fajną miejscówę pojedziemy, żeby wiesz, podponować trochę, co? Możemy jechać. Skręc no i co? Lewo. Teraz trzeba odpalić. Tutaj jeszcze trzeba w przyszłości wiesz co zrobić? Taki co? Uchwyt na nawigację. No. Ale to ja zaraz załapię, bo ja mam. Bieg. Bieg? Zbawiam. A ja wiem dlaczego on zgadł, bo ja zapomniałem ten. No bieg. Na luz? Rzuć luz. Już. Dobra, ja skoczę po ten uchwyt na nawigację i jedziemy dalej. Wiesz gdzie jedziemy? Takie zajebiste miejsce, dosłowne centrum miasta. Powiem ci, zajebiście. Zajebiście. Jedziemy teraz. Bo radości była. Idziemy teraz się polacować. Na szmulki jedziecie? No, dokładnie. Ale gdzie załatujecie? Wiesz co? To mi wiesz, na zmianę będziemy.
No to powiem ci, ten uchwyt na nawigację to jest zajebista sprawa. Ale jak to wygląda w ogóle? Od przodu jak to wygląda? A to jest koniec świata. Jedziemy za nim? Jedziecie za nami? A to ty jedziesz z nim? No a z kim? Chyba, że ktoś chce się przejechać. Jedziesz ojciec? Ojciec jedzie, chodź. Dobra, to macie tam na nawigacji, my za wami jedziemy. Ty, słuchaj, sąsiad, oni tam pojechali, jedziemy za nimi, bo wiesz, trzeba Maćka mieć pod kontrolą, a ojciec i każe o to, oni mają zwariowane pomysły. Sąsiad, dawaj rura. Rura, sąsiad, bo jeszcze ich nie dogonimy. Ale jak to leci? Czekaj, weźmy sobie prędkość, porównajmy. Ile jest w Jaguarze? 20? 20. To ile oni mogą jechać? Teraz mamy 40, także spokojnie 40 to wyciągnie. Jeszcze z górki leci. A że to się pod nimi nie zarywa. To jest magia dopiero. Ale zapierdziela, ty. No a gdzie oni jadą tak właściwie? Nie wiem, właśnie na dupę powiedziałeś, że jadą. Mi się wydaje, że do jednej jadą. Maciek jedzie na dupę, to wiesz. No tylko za jeden kierunek. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy na miejscu. Chyba tak. Czekaj, wypuść mnie. Ty, a ona przypadkiem nie wyjeżdżała gdzieś? No. Przecież jej nie ma. Nie wiadomo, idę po nią chyba. No to idź się spytaj. I co masz? Na to auto to może polecieć. Wiesz. Bo ona jest po prostu zajebista. Ona może siedzieć tu obok. Co mówisz? Nie ma jej. Nie ma. Nie ma jej. Rodzice są i nie ma. To co? Kończymy zabawy, Maciek. Już. No, wracamy. Dobra, nie ma co. No dobra, może wracać. Autko zajebiste. No zajebiste. No, wracamy, kto jedzie ze mną? Zamień się ze mną. Ale jak się zamienić? A to ja siedzę z boku. Tak. Dobra, jedźcie. Ja chcę to przetestować koniecznie. No to testuj. Jak się tym w ogóle jeździ? Co jest? Co jest? Dwójka, jedynkę dać? No co ty? No jedź! A to nie chcę jechać. Więc tak chyba jaja robisz. Weź mi samochód. A to tylko napęd. Jak tylko napęd, ty mendo? Co? Zepsułeś mi cały samochód. Nie działa? Teraz spróbuję biegnąć. No co ty? No wyłącz go! Jak go wyłączyć? To zasilanie! Ale jak? Kurde, nie da się nic z tym zrobić. Co ty zrobiłeś? No zepsuł się. Jak sam się zepsuł? Ty, bo on nie jedzie. Zepsułeś? No. Marek, patrz na Maćka, jaki smutny teraz. Ty, znaczy, bez problemu można bieg bić, bieg się zmienia, tylko no nie chce ruszyć. To co, jakiś napęd czy coś się zepsuł? No. No nie, no co, to po prostu źle zrobiłeś to. Nie, no dobrze, normalnie biegi... Jeju, po jaki Maciek jest smutny? Ogarniemy, czekaj. Co? Ogarniemy. Zepsułeś mi samochód. Zobaczysz, może tobie się uda. No dawaj sprzęgło i zobacz, że normalnie bieg wejdzie. Nie wiem. Zepsułeś ale o co chodzi w tym? No nie wiem, to jest. A co mogło się zepsuć? No popsuło się, nie chodzą biegi. Czy ja biegu, prawda? Nie no, biegi wchodzą, przecież przestrzela. Ale nie chcę ruszyć. Ja ci się poblokowały. A czemu? Przez dziury? Przez dziury. Za ostro na wejście ciasto. Kto kierował? Niech cię odkupuje teraz. Dobra, trzeba go ten, przepchać, nie? Weź go zgaś. Sorry, no. Ogarniemy, naprawimy. Do mechanika dam, tak? Maciek, jutro do mechanika dam, tak? Tutaj weź go postaw, na honorowym miejscu. Ale się najeździłeś. Tylko musisz poprzeć. Nie, no najeździli się z Karoliną. Gdzie wy byliście w ogóle? No tu i tam. Na randce byliście pewnie. No zobacz, ile my zresztą jeździliśmy. Przyznaj, no. My w centrum miasta byliśmy, no nie bądź taki zły. Kręć. A jak chcesz, to możesz sobie tymczasowo tego wziąć, zobacz jaki masz. Albo tego. Kierowcą jest super. Maciek, jesteś zły czy nie? Jestem bardzo. Dobra, dziękujemy bardzo za obejrzenie tego filmu. Nie, poczekaj, nie dziękujemy. Nie, ale on... Tylko nie pokażę. Dopóki to nie będzie jeździło, to se filmy nagrywaj sam. No Maciek, no kurczę, to naprawdę. Jutro odwozimy to do mechanika, obiecuję ci Maciek, naprawimy to. Zostaw! Porobimy Maciek, wszystko, no, tak? Telefon! Ja mam, trzymaj. Obiecuję jutro do mechanika zawożę, tak? Będzie wszystko dobrze. To jest tylko mała usterka, tak? Wszystko da się naprawić. Odejdź. Także dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Było fajnie, wszyscy pojeździli, ale się zepsuło.